When the world is out of faith, and you can find no answer, there is one man who can answer, and it's a man who's called Batman. Magia słów kapitana, książka Joanny Wrycza Bekier. I tam książka rozpoczyna się od bardzo ciekawej sytuacji. Otóż autorka opisuje, że jest taki filmik w internecie, gdzie można zobaczyć osobę, która zbiera jałmużnę. Potrzebuje datków od ludzi i różne osoby podchodzą i nie do końca chcą rzucić tam jakąś monetę. I podchodzi inna osoba, która przyklęka, zmienia tekst, który jest napisany na kartce z prośbą o pomoc i automatycznie słychać brzdęk monet, rzucane pieniądze i wszyscy się dziwią, jak to, przecież ta osoba się nie zmieniła, tylko zmieniła się redakcja tekstu. Ta sytuacja pokazuje moc słowa. Ja chciałbym powiedzieć o zupełnie innej mocy słowa. O tym, że kiedy otwieramy Pismo Święte, to otrzymujemy moc samego Boga. I od razu lubię się odwoływać do Starego Testamentu, do pierwszej księgi, którą w nim mamy, do Księgi Rodzaju. I tam obserwujemy, jak Bóg stwarza świat. Wypowiada, dajmy to, niech się stanie światłość i staje się światłość. Niech się oddzieli ląd od morza i tak się dzieje. Wypowiada słowo, słowo dabar, słowo dynamiczne i to następuje. I to jest właśnie coś, co otrzymujemy wraz z zbliżaniem się do Bożego objawienia. Że ono jest w stanie dynamicznie zmieniać nasze serce. I właśnie chciałbym w tym odcinku Batmana zachęcić Was do czytania Słowa Bożego, bo ono ma w sobie wewnętrzną dynamikę. Ono ma w sobie moc, która przeobraża nasze życie. Jak mamy to robić? Różne są metody czytania Pisma Świętego. Skupmy się na dwóch metodach. Najpierw metoda ignacjańska. Pozdrawiam wszystkich księży jezuitów, rekolekcje ignacjańskie i w tym metoda sięgania do Pisma Świętego. I można by było o niej bardzo dużo usłyszeć, dowiedzieć się i zachęcam, żeby pogłębić tę wiedzę tutaj zaprezentowaną dalej w internecie, ale na czym chciałbym się skupić głównie w tej metodzie? Na tym, aby Pismo Święte odczytywać zmysłami. Czyli, dajmy to, bierzesz fragment Słowa Bożego, który opisuje Jezusa, który idzie po wodzie do apostołów, którzy znajdują się w łodzi. I staraj się przedstawić to sobie w myślach, jakbyś odczytywał, oglądał film. I teraz wyobraź sobie, że włączasz film i jakbyś oglądał Jezusa, który idzie do swoich uczniów, którzy są w łodzi, a on idzie po wodzie. I co tam się wydarza? Wyobraź to sobie. Szum wiatru. Nie tylko, że go słyszysz, nie tylko, że widzisz jego efekty, bo na przykład są fale, ale że go dotykasz. Potem patrzysz na tę łódź, dotykasz drewna, ono jest porowate, obserwujesz minę apostołów, Jezusa, który jest pewny siebie i idzie do nich, świętego Piotra, który jest w amoku, nie wie co ma zrobić, już za chwilę będzie proponował Jezusowi, że wyjdzie również z łodzi i chce do niego przyjść, czyli czytasz wszystkimi zmysłami. Widzisz, słyszysz, dotykasz, czujesz zapach, dotyk, po prostu wszystko, co masz jako człowiek do dyspozycji, aranżujesz i wykorzystujesz i angażujesz w dany tekst Pisma Świętego. I to jest coś po prostu mega, bo wtedy Słowo wydaje owoce. Bo jak czytasz Słowo Boże, to w Piśmie Świętym masz takie szczególiki, że na przykład siedzieli na zielonej trawie. No i powiesz, po co to ewangelista zapisał? Ale to już coś wyraża. Albo, że któraś z postaci biblijnych miała takie i inne szaty. Że Zacheusz, który wchodził na drzewo, był celnikiem, więc pewnie był dobrze ubrany i to u innych powodowało śmiech. Każdy szczegół Pisma Świętego jest niesłychanie istotny i jest kolejną treścią, która Ciebie naprowadza na zbawienie. Jest symbolem. Więc zachęcam Ciebie z metody ignacjańskiej, abyś w sposób szczególny to zaczerpnął. Bardzo zmysłowe, wrażeniowe odbieranie Pisma Świętego, które komunikuje różne sprawy dotyczące naszego zbawienia. A jeśli chodzi w ogóle o układ Twojego dnia i jak masz podchodzić do czytania Pisma Świętego, to tutaj polecam Ci Lectio Divina.
czyli pobożne czytanie, duchowe czytanie. I na czym to polega? Na pewnych momentach spotykania się ze Słowem Bożym. I ta dynamika też, nie chciałbym tutaj dużo o tym mówić, możesz sobie doczytać to w internecie, ale na czym chcemy się skupić? Że zawsze dzień wcześniej, wieczorem, postaraj się znaleźć fragment Pisma Świętego, który przypada na następny dzień w liturgii Kościoła. Niech to będzie, dajmy to, Ewangelia. Czytasz tę Ewangelię 3 razy. I po takim 3-krotnym, powolnym przeczytaniu staraj się znaleźć choćby jedno zdanie, które Ciebie najbardziej inspiruje. Co to znaczy, że Ciebie inspiruje? Czyli na przykład Ciebie przeraża, interesuje, zaciekawiło, powoduje jakieś wątpliwości, albo po prostu Ciebie buduje wewnętrznie. Podkreśl to zdanie, albo to zdanie przepisz i z nim chodź. I kilka razy w ciągu następnego dnia do niego sięgaj. Niech ono będzie takim pryzmatem, takim przeźroczem, przez które będziesz patrzył na cały dzień, który się wydarza. I potem, pod koniec dnia, możesz zrobić sobie taki rachunek sumienia w perspektywie tego słowa, tego zdania. Co ono mnie nauczyło? Jak pozwoliło mi spojrzeć na ten dzień? Co mi wyjawiło? Co mi doświetliło w mojej codzienności? Naprawdę niby prosta rzecz, a jest w stanie tak Ciebie duchowo zbudować, że hej, aż chciałoby się powiedzieć. I jak masz znaleźć to Słowo Boże, jakie masz aplikacje? I tutaj taka teraz krótka reklama różnych rzeczy, które znajdziemy w internecie, czy to w aplikacjach na telefon. I tak na przykład otwieram laptopa, wchodzę w internet i znajduję takie strony jak Modlitwa w drodze, prowadzona przez jezuitów. Są to podcasty i na tych podcastach są fragmenty Pisma Świętego, możliwość medytacji, rozważania i na poszczególne dni możesz to sobie włączyć. Masz Niezbędnik Katolika, jest to robione przez tygodnik Niedziela i tutaj też na każdy dzień masz czytanie na dziś, masz papieskie intencje apostolstwa modlitwę, masz podcasty z rozważaniami, liturgię godzin, rozważania różańcowe oraz rozważania różnych księży i wideo, i audio do obejrzenia, do odsłuchania, które pogłębią jeszcze ten temat Pisma Świętego. Brewiarz.pl, tam masz zarówno świętych na dany dzień, jak i liturgię godzin. Biblia.deon.pl i tam masz całe Pismo Święte. I zdawałoby się nic nadzwyczajnego, ale jest tam jedna ważna funkcja, bo masz wyszukaj w Biblii, to jest tak zwana korkondancja, i wpisujesz termin i pokazuje Ci się, w których momentach Pisma Świętego się on znajduje, gdzie występuje. I na koniec biblijni.pl. Jest to do odsłuchania, podcasty, nagrania różnych fragmentów Pisma Świętego, a po lewej stronie, na stronie głównej, masz rozważania na dany dzień. I dzięki temu możesz odsłuchać to, co w liturgii Kościoła się odbywa. Dobry głos lektorski i zawsze te słowa jeszcze mocniej zakotwiczą się w Twoim sercu. Także jak widzisz, dzisiejsza technologia pozwala nam bardzo dużo rozwinąć nasze serce i nasz kontakt z Panem Bogiem. Korzystaj z tego. A na koniec, słuchajcie, kapitalna strona internetowa biblia.info.pl. I co tam się znajduje? Różne redakcje, różne tłumaczenia Pisma Świętego. I tak, w lewym górnym rogu mamy Biblia Tysiąclecia, Biblia Warszawska, Biblia Warszawsko-Praska, edycja Świętego Pawła, Biblia Gdańska, Nowa Biblia Gdańska, Biblia Brzeska, Poznańska i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to jest taka bardzo ważna witryna? Otóż, moi drodzy, to co powiedział Fitzmaier, jeden z wykładowców i biblistów, że każde tłumaczenie Pisma Świętego jest interpretacją. I o co tutaj chodzi? Otóż, jeśli byś chciał się dowiedzieć, co autor natchniony chciał Tobie przekazać, to musiałbyś znać języki nowotestamentalne i starotestamentalne. I starożytne, i nowożytne. I dzięki temu mógłbyś dokładnie wiedzieć, co jest w Piśmie Świętym. Ale jako, że nie każdy z nas jest teologiem, nie każdy z nas jest poliglotą, to korzystamy z tłumaczeń na język polski. A że są różnice kultur, czasów, mentalności, to w miarę czasu są różne tłumaczenia. I obojętnie, jaki zespół biblistów się spotka, inaczej zinterpretuje dane słowa, bo muszą często trafiać w średnią arytmetyczną pewnych znaczeń. Nie mogą pisać 1 do 1, po prostu tak się nie da. No, dla porównania, mamy w języku polskim słowo wielki. No i jeśli chcemy powiedzieć bardzo wielki, no to w języku angielskim powiemy huge,
Możemy powiedzieć big, albo nie wiem, że coś jest monster na przykład, tak? Że jest jakieś ogromne. I zobacz, różne słowa, a dalej można je tłumaczyć jako wielki. Więc zawsze biblista, tłumacz stoi przed decyzją, które słowo wybrać, aby oddać smak tej sytuacji, aby też przekazać pewną teologię. Więc to są decyzje, decyzje podejmujemy różne, więc różne są przekłady. I ta witryna pozwala nam porównać, że na przykład wpiszemy sobie Ewangelię według świętego Mateusza, w lewej części strony przyciskamy, które ma być to tłumaczenie i pojawia nam się tekst Pisma Świętego właśnie w tym tłumaczeniu i możemy sobie porównać różne wydawnictwa, różne tłumaczenia i wiedzieć, które bardziej przemawia do nas, które jakoś wydaje nam się barwniejsze, ciekawsze i też wyrażające pewną teologię, pewną myśl biblijną. A teraz uwaga, 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 powinien się pojawić taki alert, czerwone światło. Ważna uwaga od Batmana. Jeśli udajemy się w osobiste poszukiwania, to zawsze musimy zwrócić uwagę, czy tłumaczenie Pisma Świętego jest tłumaczeniem katolickim. Dlaczego? Dlatego, że jest wiele tłumaczeń protestanckich. I niby powiemy ekumenizm, przyjmujmy wszystko, ale jeśli chcesz być w obrębie Kościoła katolickiego, to musisz się zgodzić na pewną jego teologię i na pewien kunszt myślenia, który jest w ramach naszej wspólnoty wierzących. Dlatego zawsze patrz, czy Pismo Święte ma w sobie imprimatur nihil obstat, czyli wolno czytać, nic zdrożnego, tłumacząc bezpośrednio. To jest to zaakceptowane przez władzę kościelną. Możesz być pewny, że idziesz prostą drogą katolicką do celu. Polecam.